autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj. Początków podróżowania upatruje się również w jeżdżeniu na gapę koleją. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż, Marysia, autostop zyskał popularność przede wszystkim wśród młodych ludzi, dla których stał się sposobem na tanie podróżowanie. No i tak to przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych przez Europę Zachodnią do Polski. No i był to poniekąd styl życia. No styl życia też, ale z czasem to też się tak rozpowszechniło, że powstał również szereg instytucji z tym związanych. No, tak jak na przykład, wiesz, te zloty autostopowiczów, no, czy chociażby same książeczki. A tak, 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 bo to było po Odwilży w 57 roku w Polsce, kiedy zalegalizowano autostop. I jak to było z tymi książeczkami? Ach, jędrula. Idąc za Wikipedią, polegało to na tym, że biura turystyczne na początku sezonu wakacyjnego sprzedawały chętnym specjalne książeczki autostopowe w formie małych zeszycików, wewnątrz których znajdowały się kupony, które osoba podróżująca autostopem zostawiała kierowcy. No tak, każdy kupon miał wydrukowaną liczbę kilometrów i zamierzeniem organizatorów akcji autostop było zachęcenie kierowców do zabierania autostopowiczów i gromadzenie kuponów. No tak. Kierowcy zbierane kupony, tam musieli wpisać swoje dane, mogli odsyłać turystycznym biurom i tam odbywały się losowania nagród. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj. Niech dzisiejsze dzienniki z podróży dały początek blogom, na których ludzie dzielą się swoimi przygodami z autostopowych łajarzy, a powszechność internetu wpłynęła na popularyzację tej formy podróży, ułatwiła wymianę doświadczeń, a także organizowanie się podróżników, 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 oh yeah! I got no money in my pocket, so I'm gonna have to hitchhike all the way.